do was sercem, co nigdy nie zawodzi, bo chłopska rzetelność, bo chłopska rzetelność oj z kochania się rodzi. Bo chłopska rzetelność, bo chłopska rzetelność oj z kochania się rodzi. Witamy was tu goście, oj serdecznie witamy, do wspólnej zabawy, do wspólnej zabawy oj szczerze zapraszamy. Do wspólnej zabawy, do wspólnej zabawy oj szczerze zapraszamy. Serdecznie wita Państwa zespół folklorystyczny Wieniawa. Zaśpiewamy teraz piosenkę taką patriotyczną o naszej pięknej ojczyźnie. Tyś nam dawała dostać.
Szanowni Państwo, witamy między nami panią minister klimatu i środowiska Annę Oskwę. Zaśpiewamy piosenkę, która jest bardzo bliska wszystkim mieszkańcom wsi szczególnie i wszystkim Państwu. Mamy teraz Państwu piosenkę naszego autorstwa o naszej pięknej gminie, ale
również o waszych gminach, o waszych miejscowościach, o tym, co się wokół dzieje w naszym pięknym powiecie. Każdy niech odbierze to do siebie. Kto zna słowa, zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Troszeczkę nam się tu trema wkradła, proszę państwa. Nie tą melodię zaśpiewałyśmy i nie tą piosenkę. Cudowne miejsce. Przepraszamy bardzo.
wiekowe zabytki trwają i serca nam poruszają. Do przodków bezcenne ślady, a dla nas żywych przykłady. To jest nasza Wieniawa, coraz piękniejsza od lat. Nasza mała ojczyzna, ukochany świat. To jest nasza Wieniawa, coraz piękniejsza od lat. Nasza mała ojczyzna, ukochany świat. Tradycje wciąż szanujemy, przekazać dalej pragniemy. Stroje śpiewem i tańcem, daleko w odległe krańce. Dzisiaj Wieniawa się kłania, niosą w sobą wyzwania. Taka swojska i skora, jakże w cudnych kolorach. To jest nasza Wieniawa, coraz piękniejsza od lat. A o zabranie głosu i otwarcie dzisiejszego wydarzenia proszę panią minister klimatu i środowiska Annę Moskwę. Prosimy o brawa. Szanowny panie starosto, panie starosto, droga pani skarbnik, droga pani sekretarz, wszyscy gospodarze, drogi panie pośle, wszyscy zgromadzeni samorządowcy, ukochane koła gospodyń wiejskich, strażacy i wszyscy zgromadzeni na tej pięknej sali. Bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Muszę powiedzieć, że tutaj zawsze czuję się jak w domu. Próbowałam dzisiaj policzyć, ile razy tu już byłam i nie da się tego policzyć. Za każde dobre zaproszenie, za każde dobre spotkanie serdecznie, ogromnie bardzo dziękuję i proszę więcej. Obiecuję paniom. Obiecuję paniom z Wieniawy, że na następny raz nauczę się też zwrotek, bo na razie zatrzymałam się na refrenie. Proszę o te zwrotki, obiecuję. Przysłucha dla nas wszystkich ma wyjątkowe znaczenie. Dzisiaj to jest takie małe preludium do jutrzejszego spotkania i pewnie tylko pan starosta wie, ile razy tu się już dobrze widzieliśmy. Ja już nieraz mówiłam, że przysłucha przynosi nam wszystkim szczęście. Ja jestem głęboko przekonana, że i tym razem tak będzie. Pan prezes. Pan prezes w grudniu ubiegłego roku, pan prezes Jarosław Kaczyński tutaj w tej sali powiedział, że polska wieś w obliczu trudnych wyzwań dała radę, a polskie rolnictwo nie zawiodło naszego kraju. To były słowa z grudnia. Tak jest i dzisiaj. I za to serdecznie i bardzo dziękujemy polskiej wsi i przysłowskiej wsi. Ogromne Bóg zapłać za codzienny trud. Kiedy pan prezes mówił w grudniu o tym, że polska wieś nie zawiodła w czasie kryzysu, pewnie nikt z nas nie myślał, że ten kryzys się jeszcze nie skończył. Ten rok był również rokiem dużych wyzwań. Nie zawiodła polska wieś, ale nie zawiódł też polski rząd. Bardzo dziękuję za te wszystkie dobre spotkania. Za to, że w tych trudnych czasach przychodziliście do nas z otwartością, żeby się dzielić tymi problemami, tymi wyzwaniami, które w tym roku były. Że nie rozmawialiście z nami za pomocą ulicy, za pomocą protestów, za pomocą okupacji rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa, tylko otwarcie przedstawiając nam swoje problemy. A my na te problemy i na te wyzwania razem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadaliśmy i odpowiedzieliśmy. Za to wszystko bardzo, bardzo dziękujemy. Przetrwaliśmy ten kryzys, ale przed nami dalsze wyzwania,
dalsze czasy. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom, dzięki dobremu dialogowi będziemy dalej prowadzić polską wieś, żeby nie różniła się w poziomie życia, w rozwoju od polskich miast. Nie tylko tych dużych, ale od polskich miast. Nie ma żadnego powodu, żeby na polskiej wsi żyło się gorzej niż w miastach. Dlatego konsekwentnie i sukcesywnie do tego dążymy. Już na dzisiaj, kiedy popatrzymy na dochód rozporządzalny w polskiej wsi, między latami 14 a 22, ta różnica między tym dochodem rozporządzalnym spadła o 11%. Mamy nadzieję i jesteśmy zdeterminowani, żeby tej różnicy w dochodzie rozporządzalnym pomiędzy polską wsią a polskim miastem nie było. I ten dochód rozporządzalny to jest nie tylko pieniądz, nie tylko gotówka w naszych portfelach, ale to też jakość naszego życia w lokalnych społecznościach. Dlatego takie dobre wiadomości jak wczoraj. Wczoraj przekazaliśmy 14 milionów złotych na termomodernizację Przysuskiego Szpitala. Tak, żeby ten szpital... Tak, żeby ten szpital nie różnił się niczym od dużych, dobrze wyposażonych, dobrze funkcjonujących szpitali. Ja bardzo dziękuję panu staroście, pani sekretarz za troskę o ten szpital, za troskę mieszkańców, za troskę o jakość życia mieszkańców ziemi Przysuskiej i troskę o zdrowie i życie mieszkańców ziemi Przysuskiej. Ta inwestycja, ten wniosek i zabieganie o tą inwestycję jest dobrym wyrazem zrozumienia państwa potrzeb. Przed nami na kolejne 4, a może i 8 lat dużo wyzwań. Jednym z głównych wyzwań jest repolonizacja przetwórstwa. Przyjmujemy to i możecie to państwo przeczytać w naszym programie jako bardzo ważne zobowiązanie. Jako ważne zobowiązanie do skrócenia łańcucha dostaw. Do sprawiedliwego traktowania wszystkich odbiorców, wszystkich uczestników rynku rolnego, wytwórców, przetwórców, producentów w ten sam sposób. Żeby nie było pośredników, tych, którzy zarabiają na pracy polskiego rolnika w tym łańcuchu. I to jest zobowiązanie i wielkie wyzwanie na kolejne lata. I to zobowiązanie przyjmujemy. Nikt tak nie zna wartości polskiej wsi, polskiej ziemi jak rolnicy. Za to zrozumienie wartości polskiej wsi, polskiej ziemi bardzo dziękujemy. I prosimy, żebyście wszyscy poszli na referendum. To referendum jest właśnie o wartości polskiej ziemi. To referendum jest o wartości tego, co polskie. O wartości spółek Skarbu Państwa, o wartości bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych granic i bezpieczeństwa żywnościowego. Dużo słyszycie w mediach, że ono nie ma znaczenia. Ono ma ogromne znaczenie. Ma ogromne znaczenie, bo zobowiązuje. Zobowiązuje wszystkie rządy w przyszłości do zastosowania się do wyników tego referendum. I o to chcemy prosić. Bardzo chcemy prosić o obecność na kolejnych wyborach i o wzięcie udziału aktywnie w referendum. 4 razy nie. Zagłosujmy wszyscy. To jest nasza przyszłość. To jest nasze bezpieczeństwo. Poza dobrymi programami na rzecz rolnictwa w ostatnim czasie dużo drobnych programów, takich, o które prosiliście, jak utylizacja folii, jak usuwanie azbestu, jak energia dla wsi. Te programy będziemy kontynuować i będziemy tworzyć kolejne. Dobre wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, dobre wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, bitwa o remizy. Ja tylko przypomnę, wiem, że wszyscy wiedzą, mamy dużo pytań i zapotrzebowań ze strony ochotniczych straży pożarnych. Jest prosta metoda, jak odpowiedzieć na te wszystkie potrzeby. Trzeba mieć rekordową, maksymalną w powiecie, w gminie do 20 tysięcy frekwencję i do Ochotniczej Straży Pożarnej bez żadnych ograniczeń, bez żadnych wymagań wędruje na inwestycje 1 000 000 zł. Zachęcamy, żebyście poważnie potraktowali to wyzwanie, wzięli udział w tej rywalizacji i zadbali o swoje remizy jako miejsce aktywności społecznej. My zadbaliśmy o wozy, teraz kolejne wyzwanie. Termomodernizacja i przygotowanie nowoczesnych remiz. Te 1 000 000 zł czeka na wszystkie remizy na tej sali. Budżet całego programu to jest 300 milionów i on jest potwierdzony.
bardzo, bardzo zachęcamy o poważne potraktowanie tego wyzwania. Jest jeszcze tydzień, żeby zachęcić wszystkich, żeby poszli na wybory i zawalczyli o piękne remizy dla waszych lokalnych społeczności. Powiat Przysuski ma bardzo dużo atutów, bardzo dużo walorów. Ja bym je mogła dużo wymieniać. Na pewno, jak popatrzę na tą salę, to wszystkie te atuty i walory widać, całe bogactwo ziemi przysuskiej. Ale ziemia przysuska nie ma jednego atutu, nie ma jednego ważnego waloru. I 15 października może zdecydować o tym, czy ziemia przysuska będzie miała ten dodatkowy atut, czy nie. Przyznaję się, że sama byłam zdziwiona, że tak aktywny powiat, ten powiat, który nam przynosi szczęście w wyborach, nie ma swojego posła, który byłby stąd. I teraz Radek nie słucha. Teraz Radek nie słucha. Dlatego ogromna prośba, ogromna, serdeczna prośba, żebyście potraktowali ten apel bardzo poważnie. Ziemia Przysuska po prostu zasługuje w swojej godności, w swojej tożsamości na posiadanie swojego posła. I jest ta historyczna szansa. Zmobilizujcie się. Ja to zrobię na pewno, bo zawsze głosuję na kobietę. Nie zrobię wyjątku. Marta Zbrowska. Szansa na to. Bardzo dziękuję za ten entuzjazm. Jak szybko przeliczę, to ten entuzjazm się przekłada na kilka tysięcy głosów, co już dobrze wróży. Ogromna prośba, żebyśmy wszyscy potraktowali to bardzo poważnie i mam nadzieję, że już w drugiej połowie października ziemia przysuska będzie mogła powiedzieć: mamy wszystko, bo mamy też swojego posła. Bardzo dziękuję. Zapraszam aspiranta sztabowego Grzegorza Smagowskiego, młodszego brygadiera Roberta Barskiego, aspiranta sztabowego Daniela Głuszek, brygadiera Artura Kucharskiego, brygadiera Pawła Sokoła, drucha Marka Wiktorowicza, drucha Piotra Głąba, drucha Łukasza Krzyszewskiego, drucha Andrzeja Borsa i drucha Krzysztofa Dudka o wystąpienie tutaj do nas na scenę. Szanowni Państwo, ja już zapraszam tu w pobliże sceny kolejnych 9 odznaczonych: drucha Michała Dwornik, drucha Mateusza Kędziora, drucha Mariusza Żurowskiego, drucha Andrzeja Żurowskiego, drucha Sławomira Grzegorczyka, drucha Stanisława Pomykałę, drucha Dawida Lewandowskiego i drucha Kalora Pomykałę. Zapraszam również wójta gminy Odrzywu, pana Mariana Kmieciaka.
Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym i prosimy oczywiście o pamiątkową fotografię. Dziękujemy bardzo. Oczywiście prosimy Panią o pozostanie. Gratulujemy serdecznie wszystkim odznaczonym. Szanowni Państwo, podobnie jak klimat i środowisko, tak samo istotne i ważne są produkty lokalne, które pełnią doniosłą rolę w podnoszeniu dochodów rolników. Krótkie łańcuchy dostaw, tradycyjne rzemiosło, a nawet określone nazewnictwo pełnią tu dużą rolę. Więcej o kołach gospodyń wiejskich na pewno powie mój kolega, pan dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddziału w Warszawie, Paweł Drobek, którego serdecznie zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności pragnę przywitać panie, panów, bo ich jest coraz więcej, z kół gospodyń wiejskich. U nas często używamy zamiennej nazwy kobiety wyjątkowe gospodarne. Witam serdecznie wszystkie panie i panów z kół gospodyń wiejskich. Panie starosto, serdecznie panu dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj tutaj tak w świetnym gronie mogę z państwem być obecny. Serdecznie witam panią minister, panów posłów, samorządowców, wszystkich zaproszonych gości. Dzisiaj wręczymy kołom gospodyń wiejskich promesy przyznającą kolejną płatność. Przypomnę, że już jest to szósta edycja, kiedy tą płatność będziemy przyznawać, ale nie byłoby tej możliwości, gdyby nie ustawa, która została przyjęta w 2018 roku, która nadała osobowość prawną kołom gospodyń wiejskich. To właśnie w tej ustawie również wprowadzono obligatoryjną płatność statutową na działalność kół gospodyń wiejskich. W skali kraju tylko w tym roku dla kół gospodyń wiejskich wypłacone kwotę 113 milionów złotych, a tylko dla kół gospodyń wiejskich z powiatu przysłowskiego ta kwota to prawie 500 tysięcy złotych. Pierwsze płatności, które przyznawaliśmy w 2018 roku tutaj dla kół gospodyń wiejskich ziemi przysłowskiej, była to kwota zaledwie 45 tysięcy złotych, a kół w tamtym czasie było zarejestrowanych 15. Dzisiaj tych kół jest 58. Wspaniale rozwijają się koła
na ziemi przysuskiej. To znaczy, że jest świetny klimat dla tej działalności i to znaczy, że jest dużo energii, inicjatyw w paniach, które tą działalność rozpoczynają. Szanowni Państwo, dzisiaj wręczając te koła, te promesy dla kół gospodyń wiejskich, chciałbym właśnie paniom podziękować za to, że wspieracie lokalne wydarzenia, waszą różnorodność, że łączycie pokolenia, bo widzimy tutaj pięknie, jak młodzież już wdraża się w tą działalność. Serdecznie gratuluję kołom za to, że tak się opiekujecie i przeciągacie młodzież. Dziękuję bardzo. W całym kraju podobny jest trend, również ilość kół gospodarowań znacznie wzrasta, bo w tym roku jest ich zarejestrowanych prawie 14 tysięcy kół, a kwota, którą rząd na działalność statutową zapewnił, to prawie 120 milionów złotych. 120 milionów złotych zostało zarezerwowanych, natomiast, tak jak wspominałem, 113 zostało zrealizowanych. Ta realizacja tych płatności nie była możliwa dzięki biurom powiatowym, które koordynują tą pracę. Dlatego z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować panu Marcinowi Trochimowi, kierownikowi Biura Powiatowego w Przysusze. To właśnie ta ustawa z 2018 roku wprowadziła pełnomocnika kół gospodyń wiejskich, który jest obecny w każdym biurze powiatowym. Dziękuję pani Marcie Zbrowskiej, z którą współpracuję. To ona wiele tych właśnie spotkań, wydarzeń z nami koordynuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję Marto, że możemy razem współpracować. Nie przedłużając, chciałbym, abyśmy mogli wręczyć te promesy w obecności posłów, ministrów, pani Marty. Serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosów, że mogę dzisiaj być razem z wami. Serdecznie dziękuję za zaproszenie panu starostę. Dobrego wydarzenia, dobrych uroczystości. Dziękuję serdecznie. I proszę o wręczenie promes kołom gospodyń wiejskich z terenu gminy Borkowice. Zapraszamy do nas również pana wójta Roberta Fidosa. Koło gospodyń wiejskich w Wymysłowie reprezentuje pani Jolanta Polak. Zapraszamy serdecznie na scenę. Koło gospodyń wiejskich z Rudna pani Małgorzata Pietras. Koło gospodyń wiejskich z Różkowic pan Leszek Stando. Koło gospodyń wiejskich Borkowianki pani Anita Gniadek. I koło gospodyń wiejskich Kwiat Jabłonicy w Niskiej Jabłonicy pani Anna Głuch. Serdecznie zapraszamy do nas. Sześć kół gospodyń wiejskich działa na terenie gminy Borkowice. A do wręczenia promes przygotowują się koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Gielniów. Koło gospodyń wiejskich Rozbadzianki Plus w Rozbadach reprezentuje pani Mirosława Samson. Koło gospodyń wiejskich Dziarskie Zgranie w Brzezinkach pani Maria Grudziecka. Koło gospodyń wiejskich w Snarkach, zawsze razem, pani Aneta Raczyńska. Koło gospodyń wiejskich w Bielinach, lepsze połówki, pani Magdalena Nowak. Koło gospodyń wiejskich w Sołtysach i Gościńcu reprezentuje pani Anna Kopera. Jastrzębianki, pani Renata Chrustowicz. Gielniowianki, pani Barbara Kazimierczak. I Goździki z Goździkowa, pani Martyna Kasprzak, jednak polski język jest piękny.
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Borkowice. Koło Gospodyń Wiejskich Rozwadzianki Plus, Dziarskie Zgranie, Zawsze Razem, Lepsze Połówki, Sołtysy i Gościniec, Nasze Owoce, Jastrzębianki, Kielniowianki i Goździki. A kolejną gminą, która odbierze swoje promesy, jest gmina Klwów. Koło Gospodyń Wiejskich Klwowiacy w Klwowie, reprezentowane przez panią Beatę Dudek. Ulowianki z Ulowa przez panią Katarzynę Sołkowicz. Spod Czaszej Woli, które reprezentuje pani Magdalena Kołodziejska. Koło Gospodyń Wiejskich przy Stałowicach Dużych Kolonii, reprezentowane przez panią Marzenę Szklarczyk. Koło Gospodyń Wiejskich przy Stałowicach Dużych, reprezentowane przez panią Katarzynę Rek. I Koło Gospodyń Wiejskich Kłódnianki w Kłódnie, reprezentowane przez panią Monikę Lichowską. I zapraszamy przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Klwów wraz z zastępcą wójta panem Piotrem Regułą. Zapraszamy serdecznie. A kolejną gminą, która odbierze swoje promesy, jest gmina Odżywu i Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli, reprezentowane przez panią Helenę Bartos. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Kłonie, reprezentowane przez panią Krystynę Papis. Koło Gospodyń Wiejskich Lipin i Emilianowa, reprezentowane przez panią Anetę Pietras. Koło Gospodyń Wiejskich w Odżywole, reprezentowane przez panią Bożenę Ciecierską. I Koło Gospodyń Wiejskich Wysoczanki w Wysokinie, reprezentowane przez panią Agnieszkę Kusek. A zapraszamy przedstawicielki z terenu gminy Odżywu razem z panem wójtem Marianem Kmieciakiem. Kolejne nagrodzone, wyróżnione koła gospodyń wiejskich to koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Potworów. Koło gospodyń wiejskich w Potworowie, reprezentowane przez panią Annę Leja. Papryczki w Dłuskiej Woli, reprezentowane przez panią Annę Drabik. Koło gospodyń wiejskich Zerzowa reprezentuje pani Agnieszka Górka. Z Wiru pani Monika Tomczyk. Rajskie Kwiaty w Rdzuchowie pani Agnieszka Pianka. Mokrzcowianki pani Lidia Nowosielska. Serdecznie gratulujemy kołom gospodyń wiejskich z terenu gminy Odżywu. A zapraszam do mnie również pana Marka Klimka, wójta gminy Potworów. I proszę o wręczenie promes i dyplomów pamiątkowych dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Potworów. Kolejną gminą, która odbierze swoje promesy, a w zasadzie przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z tej gminy, to gmina Przysucha. Koło gospodyń wiejskich w Smogoszowie reprezentuje pana Katarzyna Jędrasik-Kuc. Koło gospodyń wiejskich Zakręcone Babki z Janikowa pani Iwona Oracz. Koło gospodyń wiejskich w Zbożennie pani Ilona Dzieniak.
Koło Gospodyń Wiejskich z Wichrowego Wzgórza w Jakubowie pani Agata Grudziecka. Koło Gospodyń Wiejskich Dębinianki z Dębin, zapraszam również przedstawiciela. Koło Gospodyń Wiejskich Wsiwistka, reprezentowane przez panią Justynę Włodarczyk. I Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzyńska, które reprezentuje pani Elżbieta Józwowiak. Nie wiem, czy jest z nami pan burmistrz na sali, przynajmniej nie widzę. Proszę wobec tego o wręczenie promes. Widzę starostę pana Marka Kilianka. Koła Gospodyń Wiejskich w Smogorzowie, Zakręcone Babki, ze Zbożenny, z Wichrowego Wzgórza, z Dębin, Wistki i Skrzyńska. Zapraszamy serdecznie na scenę. Kolejne koła gospodyń wiejskich, które odbiorą swoje promesy, to koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Rusinów. Z Krzesławic, reprezentowane przez panią Zofię Nawrocką, z Rusinowa przez panią Urszulę Jędrzejczak, z Zychorzyna, reprezentowane przez panią Helenę Kowalską, koło gospodyń wiejskich Niezapominajki, reprezentowane przez panią Renatę Piecyk, koło gospodyń wiejskich z Grabowej Rusinowskiej, reprezentowane przez panią Barbarę Marasek, Brogowianki przez panią Bożenę Kwiecień, Jagódki przez panią Sylwię Baran, Wystrzałowe Babki przez panią Mariolę Kucharczyk i koło gospodyń wiejskich Przystalanie, reprezentowane przez panią Grażynę Kowalską. Dołączenie do nas proszę wójta gminy Rusinów, pana Andrzeja Wesołowskiego. Zapraszamy panie z terenu gminy Rusinów. A przygotowują się koła gospodyń wiejskich z terenu jakiej gminy? Zapraszamy serdecznie i prosimy o przygotowanie się koła gospodyń wiejskich z Sokolnik Suchych. Reprezentantką jest pani Ewa Kazała. Ze Skrzyna Stokrotki reprezentuje pani Grażyna Połczyńska. Kamyczki w Kamieniu Dużym pani Monika Kwaśniewska. Kochanowianki pani Edyta Żurowska. Babeczki z Wydrzyna pani Małgorzata Karbownik. Komorowskie Czampiony. Pani Renata Sosnowska. Boży Dar z Korycisk. Pani Renata Wojcieszak. Nie wiem, czy wymieniłem koło gospodyń wiejskich. Z Pogroszyna reprezentuje pani Małgorzata Haras. A o towarzyszenie kołom gospodyń wiejskich proszę zastępcę wójta gminy Wieniawa panią Krystynę Żyrowską i skarbnika panią Ewę Piast. Thank you.
Koło Gospodyń Wiejskich, Sokolnik Suchych, ze Skrzynna, z Kamienia Dużego, z Pogroszyna, z Kochanowa Wieniawskiego, z Wydrzyna, Komorowa i Korycisk. Zapraszamy na scenę. Polskie kobiety znane ze swojej gościnności, zaradności i kreatywności. Dlatego wsparcie jest zawsze bardzo potrzebne i niezbędne. Dziękujemy naszym przedstawicielkom, dziękujemy wszystkim kołom gospodyń wiejskich za to, że działają bardzo prężnie. Nasze panie są niesamowicie pomysłowe, a ta pracowitość jest wręcz zadziwiająca. Sam dzisiaj przekonałem się o tym, mając możliwość porozmawiania z każdą z nich. Te panie nie czekają na to, żeby się organizować i czekać na jakiekolwiek fundusze, których było bardzo mało, ale same biorą sprawy w swoje ręce, ponieważ tak naprawdę to, co buduje, to ich olbrzymi entuzjazm i za to im dziękujemy. Myślę, że to jest też ten czas, szanowni państwo, żeby z tego miejsca podziękować również pani minister, panu dyrektorowi, panu kierownikowi, pracownikom Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze, na czele z obecnymi tu dzisiaj, tymi, które nam pomagają, panią Agnieszką Szymaniak i panią Moniką Szyszka, i dla nich też proszę o wielkie brawa. Pani Małgosia Hadas chce jeszcze zabrać głos. Korzystając z okazji, że jesteśmy ostatnią gminą, która dostała promesy i że nasz wójt gminy Wieniawa, pan Krzysztof Sobczak, prowadzi tę uroczystość, w imieniu wszystkich kół gospodyń wiejskich, które działają na terenie naszej gminy i na obszarze całego powiatu przysuskiego, chcemy bardzo serdecznie podziękować państwu, polskiemu rządowi, za pomoc finansową, jaka była nam przekazywana od 2018 roku. Pomoc ma dla nas wielkie znaczenie. Dzięki niej będziemy mogły zrealizować wiele ważnych projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia naszych wsi. Dziękujemy za dostrzeżenie wielkiej wartości, jaką stanowią nasze małe, lokalne organizacje. Dziękujemy za dostrzeżenie potrzeby budowania naszych wspólnot, więzi społecznych, o których przez lata zapominano. Dziękujemy za możliwość promowania kultury i tradycji polskiej wsi. Dziękujemy za możliwość szerzenia i kultywowania tradycji kulinarnych. Dziękujemy za możliwość samorozwoju. I na końcu dziękujemy, to też dla nas jest bardzo ważne, za te piękne, kolorowe stroje, których tutaj dzisiaj żeśmy wszystkie przyszły, bo dzięki temu programowi dofinansowania na pewno by były, nie otrzymalibyśmy, jakbyśmy nie otrzymali od polskiego rządu takiego dofinansowania, by ich prawdopodobnie nie było. Podziękowania te kieruję na ręce pani minister tutaj obecnej, a także na ręce pana dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na ręce pana kierownika Biura Powiatowego w Przysusze. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wszystkim pięknym paniom, wszystkim kołom gospodyń wiejskich z terenu całego powiatu. To niezwykle miłe, że możemy z wami współpracować, że możemy cieszyć się tym, co prezentujecie, waszym pięknem. Jesteśmy silni tym, co się dzieje właśnie pod strzechami, a co jest wyrazem właśnie waszej działalności, chociażby tu dzisiaj na tej pięknej sali. Dziękujemy bardzo. A o podsumowanie naszego kongresu i zamknięcie pierwszej części proszę starostę przysuskiego, pana Mariana Niemirskiego. Wielce szanowna pani minister, ambasador ziemi przysuskiej, nasz przyjacielu, panie pośle, przedstawiciele samorządów lokalnych ze swoimi gospodarzami, a nade wszystko
przedstawiciele wszystkich stanów powiatu przysuskiego, aktywnych, przyczyniających się do rozwoju ziemi przysuskiej. Wszyscy zebrani, bardzo dziękuję za przyjęcie i skorzystanie z zaproszenia na ten pierwszy powiatowy kongres pod nazwą Aktywna Wieś. Wasza tak liczna obecność pokazuje, że hasło, w którym znajduje się dzisiaj nazwa dzisiejszego spotkania, jest słuszne. Szanowni Państwo, aktywność to cecha, która powoduje, że pracujemy więcej, robimy chętniej i więcej dajemy z siebie. Państwa aktywność pokazuje, że na wsi jest bardzo dużo różnych działalności wykonywanych przez zwykłych ludzi. Skutki tej działalności, tej aktywności widać gołym okiem. Ożyły wiejskie świetlice, które budujemy masowo, można powiedzieć. Remizy remontujemy, modernizujemy w niespotykanej do tej pory skali, wyposażamy w sprzęt bojowy i ratunkowy oraz, nie mówiąc o inwestycjach samorządowych, które widzimy każdy wokół swojego domostwa. To infrastruktura kanalizacyjna, deszczowa, sportowa, szkoły, przedszkola. Można tu by wymieniać jeszcze długo. Nie pamiętam i chyba nigdy, a mówię to jako doświadczony samorządowiec, polska wieś i polski samorząd nie były tak wspierane przez państwo jak dotychczas. Tak, szanowni państwo, polski rząd zauważył i polski rząd kieruje się zrównoważonym rozwojem. To tutaj właśnie, w tej hali, w której siedzimy, padły słowa, że tu jest Polska, że Polska jest jedna, że nie ma Polski A i Polski B. Szanowni państwo, trzeba zwrócić również uwagę, że zmieniło się diametralnie podejście do człowieka jako jednostki z prawem do godnego życia, że wiejskie rodziny przestały być synonimem biedy i odcięte od jakichkolwiek szans życiowych. Ludzie na wsi podnieśli głowę i odzyskali poczucie godności. Wasza aktywność. Waszą aktywnością pokazujecie państwo, jak piękna, bogata i żywa jest polska wiejska kultura. Jak ogromne są pokłady tradycji kulinarnych, wiejskich tradycji kulinarnych, sięgających nawet kilkuset lat wcześniej. Szanowni państwo, chcę jeszcze powiedzieć, że to, co żeśmy my wiedzieli, nasi konkurenci nie zauważali i nie zauważają. Nie rozumieli i nie rozumieją. Otóż, szanowni państwo, każda wieś, nawet ta najmniejsza, dla ludzi tam mieszkających jest taką malutką Polską, malutką własną ojczyzną, w której chcą żyć, pracować
cieszyć się z niej i dbać o nią. Szanowni Państwo, o tą dbałość o naszą Polskę proszę już za tydzień. Za tydzień będziemy decydować o losach naszej ukochanej ojczyzny. Będziemy decydować, czy ma być tak, jak jest i się rozwijać, czy ma być tak, jak było. A my tutaj w powiecie przysuskim mamy o co walczyć. Mamy jedyną, niepowtarzalną, historyczną chwilę, w której możemy mieć swojego reprezentanta w parlamencie. Naszym kandydatem jest młoda, ambitna, zdolna, kompetentna nasza pani sekretarz Marta Zbrowska. Znajdziecie ją Państwo pod numerem 17 na listach Prawa i Sprawiedliwości. I chcę Państwu powiedzieć, że miejsce na liście nie decyduje o zwycięstwie. O zwycięstwie decyduje ilość uzyskanych głosów. To nieprawda, że pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty numer ma jakieś przywileje. Nie. Liczba otrzymanych głosów. Szanowni Państwo, my jako patrioci lokalni powinniśmy głosować na Martę Zbrowską. Chcę Państwu objaśnić i przedstawić oraz przekonać do tego, że jest to realne. Otóż w ostatnich wyborach w powiecie przysuskim uprawnionych do głosowania było ponad 30 tysięcy ludzi. 20 tysięcy poszło do wyborów. Z tych 20 tysięcy prawie 15 tysięcy oddano na Prawo i Sprawiedliwość, ale na naszego wówczas kandydata, który tu siedzi, panią Białecką, oddano tylko 7 tysięcy. 7,5 tysiąca oddano na innych kandydatów. Bądźmy lokalnymi patriotami. Zwycięstwo jest w zasięgu. Musimy tylko głosować tylko na Martę Zbrowską. Szanowni Państwo, jest nas dzisiaj tak wiele. Proszę, abyście byli ambasadorami dzisiejszego spotkania. Jest nas tutaj ponad 1500. Niech każdy, proszę, pójdzie do sąsiada, do rodziny. Niech pójdzie do 10 osób. Zrobi się z tego 15 tysięcy bezpośrednich kontaktów. To realne zwycięstwo, o które serdecznie proszę. Szanowni Państwo, jeszcze jedno. W ostatnim tygodniu, i wiem, że już się zaczęło, wolontariusze będą roznosić list pani Marty Zbrowskiej z moim poparciem, który dotrze do każdego. Proszę, przyjmijcie i przeczytajcie. Szanowni Państwo, i na koniec bardzo proszę osoby, które są chętne wziąć udział w jutrzejszym, kolejnym, siódmym ważnym wydarzeniu politycznym w Konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest stolik przy wyjściu. Może się zapisać i może jutro uczestniczyć. Szanowni Państwo, życzę dzisiaj jeszcze miłego koncertu Waweli, którzy już czekają, i miłego dnia. Wszystko, co na tej hali dzisiaj zgromadziliśmy w tych stoiskach, jest do Państwa dyspozycji. Życzę miłego popołudnia.
Dziękujemy panu staroście za te niezwykle ważne i potrzebne słowa.